Bardzo się cieszę właśnie, że nie zapominacie Państwo o właśnie takiej placówce, jak jest Dom Interwencji Kryzysowej. Ta pomoc trafiła bezpośrednio do kobiet, ofiar przemocy i dzieci, które w tej chwili są w naszej placówce. Oprócz tego jeszcze słodycze trafiły do starszych osób, które wymagają całodobowej opieki z naszej strony. Jest to 15 osób. Państwo sami zauważyliście, jak dzieci po prostu z wielką radością przyjęły te prezenty i myślę, że to jest bardzo dobra współpraca, bo dzieci również, jak gdyby jest taka bariera przełamana, że dziecko nigdy nie będzie po prostu stresowało się na widok policjanta.